zademonstrować Państwu pompy Hendersona przeze mnie zmodyfikowane. Pompy o różnych średnicach, pompy trójzaworowe, pompy hybrydowe i inne. W klasycznej pompie Hendersona występuje problem ucieczki większych złocin z końcówki ssącej. W momencie, kiedy spada prędkość przepływu wody, końcówki, które jeszcze nie zostały przerzucone poza zawór, wypadają z powrotem na zewnątrz. Żeby temu zapobiec, skonstruowałem pompę trójzaworową, gdzie rura ssąca podzielona jest na pół i ma wstawiony dodatkowy zawór. Dodatkowy zawór umieszczony jest w zbiorniku, który przełapuje większe złociny. Drugi zawór właściwy umieszczony jest w klasycznym miejscu w trójniku, który jest podłączony do rury. Rura ssąca w najmniejszym swoim wymiarze może mieć około 60 mm. Stosując takie rozwiązanie, można uzyskać dużo większe złociny, bo muszą przelecieć do pierwszego zaworu, przedostać się na drugą stronę za pierwszym zaworem przez odcinek 60 mm. W trakcie eksploatacji pompy po okresie około pół godziny wystarczy wyjąć ten zbiornik pośredni, obejrzeć co w nim jest i wysypać do wiaderka. Pompa trójzaworowa pozwoliła mi w bardzo szybkim czasie zdobyć kilka bardzo ładnych samorodków, czego i Państwu życzę.